Pan sam zatroszczy się, aby droga dla niego została przygotowana. Pan przybędzie nagle. Słowa proroka Malachiasza przypominają nam z jednej strony bardzo dobitnie, że to Bóg jest tym, który jako pierwszy działa. Od Niego pochodzą wszelkie dobre pragnienia, natchnienia. On uprzedza każdego człowieka swoją łaską. Z drugiej strony to nagłe przybycie do świątyni wskazuje, że to On jest Panem. On panuje. On włada. Co to znaczy, że to Pan działa i że to po Jego stronie jest zawsze pierwszy ruch? Czyżby była to zachęta do tego, żeby założyć ręce i nic nie robić? Czekać biernie? Absolutnie nie. To zresztą piękne, że ani Bóg nie chce uczynić z człowieka marionetki w swoich rękach, ani nie zostawia człowieka samopas na zasadzie radź sobie sam. Stwórca świata i jego Zbawiciel zaprasza człowieka do współpracy ze sobą. Czyż to nie jest wspaniałe? Jak ma wyglądać to współdziałanie, albo raczej od czego powinno się zacząć? Wskazuje na to Jan Chrzciciel. Zapowiedź jego przyjścia zwiastuje pojawiający się w dzisiejszym słowie prorok Eliasz. Zatem co mamy robić? Przede wszystkim nie przeszkadzać. To właśnie robił Jan Chrzciciel. Nie wymyślał koła na nowo, ale wypełnił powołanie, które otrzymał od Boga. Czy to mało? Jan Chrzciciel, przedstawiony na jednej z ikon jako anioł pustyni, trzyma naczynie eucharystyczne i dłonią wskazuje na znajdującego się w nim małego Chrystusa. Ten mszalny kontekst doskonale obrazuje dynamikę relacji między mną a Bogiem. W końcu, kiedy jak nie podczas najświętszej ofiary, to po stronie Boga jest cała moc działania. Chrystus przychodzi na ołtarz, zstępuje z nieba, staje się obecny pośród swojego ludu, niepozorny, bezbronny, jak w Betlejem. Nam trzeba słuchać słowa, pozwolić Bogu działać, kontemplować ten cud. Wtedy wiem, co mam robić i jak żyć tym cudem, wskazując swoim życiem na Boga. On daje siebie w miłości na ołtarzach we wszystkich świątyniach świata. Tylko i aż. Chyba że nadal wolimy zachowywać się jak małe dziecko, które za wszelką cenę chce samo poskładać nową zabawkę. Trudzi się, denerwuje, a wystarczy tylko zapytać Ojca o to, co jest w instrukcji. Z księgi proroka Malachiasza. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan zastępów. Ale kto przetrwa dzień jego nadejścia i kto się ostoi, gdy on się ukaże? Albowiem on jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za minionych dni i pradawnych lat. Oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni on serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, aby mnie przyszedł i nie poraził ziemi klątwą.